Rano były porządki. MRF umyty. Ładnie. Mogłem dimerem przepierdzielić, ale nie chciałem się MRF-a przepieprzać dimerem. Nie będzie widać pewnie na nagraniu. Ale klocków jeszcze w chuj. Jeszcze trochę. Praktycznie w ogóle się nie starły po paru tygodniach, kurde, ostrego hamowania. Praktycznie w ogóle się nie przytarły. Jestem z nich zadowolony. No, MRF już jest czyściutki. Wreszcie pozbyłem się tego błota, gdzie niegdzie jest niedomyte. No, niedopatrzenia. TTRK jest na podnośniku. Plasticzki idealnie białe. Niebieski jeszcze taki trochę matowy. No ale teraz idealnie białe plasticzki są. No, zasługa dimerem, nie? Napuszczasz dimerem, cyk, cyk, cyk. No i zostawia się na chwilę, nie? Ja zostawiam tak na 3-4 minuty, żeby nasiąkło dobrze, wżarło się w ten plastik, ten dimer. A potem go spukuję i idealnie wszystko schodzi. Jest idealnie białe. Z silnika to samo. Olej tak samo zeszedł. Silniczek ciutki, można z niego jeść. Gdzie jeszcze takie niedomycia są, no ale trudno. Założyłem skarpetę z tyłu na amortyzator. No bo Pitbike Rider miał dziurawą, nie? No i założyłem akurat tą dziurawą, bo u mnie tutaj błoto za bardzo od góry nie nachodzi, bo nie ma chuja, ale znowu od dołu jest strasznie chlapie tu. Czyli tak do połowy chlapie strasznie błotem, nie? No i akurat tu jest dobry, to założyłem ten osłonę na, no, skarpetę, nie? No i mi się wydaje, że to w chuja da pierona. Z przodu mam skarpety oryginalne, nie? Ale z tyłu jeszcze, żeby jakaś była skarpeta. TTR-ka teraz ładnie wygląda. Po szycie siedzenia wymienię na nowe. Po zimie mi poszczelało całe, nie? No i dlatego tak jest wieśniacko taśmą przyklejone, nie? Gripy wymienię, handbar wywalę całkowicie. Jakby ktoś chciał, to jest, się założy se, albo nie. Gripy jakieś z protapera założę. Nie wiem, co tu jakieś kurwa taśmy porobione. No, gripy jakieś założę. Oklejne się na zamówienie zrobi, jakoś tanią. No i pójdzie na sprzedaż, nie? Stan techniczny jest praktycznie dobry. No napęd muszę jeszcze cały wymienić, a tak to wszystko jest w garancji coś, nie? Wsiadać i jeździć. Chyba pójdzie już na sprzedaż. Nie wiem, zobaczymy, czy brat kupi ten napęd, będzie chciał jeszcze jeździć. Jak nie, to ja kupuję napęd i sprzedaję, nie? Ale to dam wam znać, jakbym sprzedawał, jakby ktoś był zainteresowany. Ładnie widać. FMF, końcóweczka i tutaj nakleję z powrotem PowerCore 4 naklejkę, bo mam ją, tylko że odparzyło mi po zimie i nie chciałem, żeby ją zgubić, nie? No i oderwałem całkowicie. Aha, jak ktoś ma jeszcze, ktoś jak jeszcze ma teterki, nie? To w teterkach nie ma ślizgu łańcucha w ogóle, nie? A ja tutaj dorabiałem ręcznie, wszystko dorabiane. No i radzę zainwestować w jakiś ślizg łańcucha. Albo zrobić, albo ten, bo wobec tego to ja ani rusz, jak łańcuch spadnie albo coś, to jest problem, nie? No i zajebisty motorek czyściutki wreszcie, nie? Może to tak, to jeszcze będzie przed montażem. Trochę mi tu gumę wybrało. Jeszcze będzie przed montażem, zaraz montujemy. Trzeba będzie tutaj uciąć grypy, nie? Wyciąć takie kółeczko z jednej i z drugiej strony, no żeby naszły te mocowania do środka, nie? Z tego co widzę, to mogłem dimerem przewalić, bo widzicie takie kropeczki tłuste, nie? Takie tłuste są kropeczki, mogłem to dimerem przewalić, jeszcze ten popsykać i przemyć, ale tak następnym razem dopiero. No dobra, to widzimy się za sekundę. No, paczuszka jest. Przyniosłem sobie. Już rozpakowałem wcześniej, że do zdjęcia. Tu mam lampę tą z tyłu. Jakby ktoś chciał, nie? Bo ja tą, co ja mam AC Birds, to za 150 zł około kosztuje. A to jest taka, no. Powiem ci, że powiem nawet, że ten plastik, no kurwa, jest nawet giętki, nie? Mi się wydaje, że to powinno wytrzymać.
No i ona kosztuje zaledwie 37 zł na gmoto.pl, nie? Jakby ktoś chciał. Rozstaw śruby, to wszystko to jest to samo co u mojego, nie? Tu nie ma coś przejmować. No i tyle, nie? Ze stopem, nie? Jakby co jest. Żółty to jest od stopu. Biały i czerwony to jest prądowe, normalnie zasilanie, a żółty to jest stop chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ja nie chcę się na razie sprawdzać. No i ja po co ja tą lampę kupiłem drugą? Tylko i wyłącznie po to, żeby to światło ze środka przemontować do mojego, nie? Bo mi się spaliło, jak ktoś mnie ogląda, to będzie wiedział, że spaliło mi się światło przy stator 1, nie? Za dużo prądu mi robił, spaliło mi światła z tyłu. Dlatego kupiłem tą lampę za 37 zł. No i będę montował, nie? A potem ten plastik, to nie wiem, jak będzie chciał Pit Bike Rider, to mu to sprezentuję, nie? Bo i tak nie będzie już światła, nie? On nie ma świateł. Wyciągniemy tylko, po prostu zdemontujemy to czerwone. No i samo, że było takie czarne i ewentualnie mu sprezentuję to i se zamontuję do swojego, nie? Podbiję mu to z 5 koni więcej, nie? No, to wiecie po co mi ten. Tak samo handbary z Polish Sporta. Czemu ja takie kupiłem? Bez sztyftu. W sensie wstawki metalowej. Pit Bike Rider jeździł na takich samych rok. Widziałem, jak leżał motor, uderzał w drzewa i to wszystko i nie szczeliły, nie? I o to chodzi, że one są też giętkie. Po prostu jak się przysadzi, to one się przestawią po prostu. Przekręci się albo coś, a nie pęknie, nie? No, ale ogólnie sprawdzone są, nie? I dlatego zamówiłem sobie takie, nie? Bo już wolę sprawdzony produkt. 74 zł kosztują te handbary, nie? I z mocowaniami od razu na kierownicę 22 mm, czyli to samo co my mamy w feedbackach, nie? No, jak ktoś by nie umiał montować, dołączają instrukcje obsługi, nie? Jak to zamontować. Ale myślę, że chyba nie będę wam pokazywał całego procesu montażu, no bo po co, nie? To jest takie banalne, o, tutaj macie narysowane nawet, jak w kierownicę wchodzi. I tutaj jak jest mocowane do drugiej strony do kierownicy, to tego wam raczej nie będę pokazywał, tylko pokażę wam efekt końcowy, jak to będzie u mnie wyglądało przy motorze. No, jeden tam z użytkowników naszego forum na Facebooku chciał, żebym zrobił taki odcinek, więc kręcę też specjalnie dla niego, nie? Bo miałem nie kręcić takiego czegoś, ale nakręcę. Kurwa co, ja nakręcę, nie? Nakręcę, nie? I zobaczycie, jak to będzie zaraz wyglądało. I tak to wygląda teraz. No, nie najgorzej, nie? Chociaż tak troszeczkę wyglądają, jakby były za duże na ten motor. Ale najważniejsze jest to, że będą robić robotę. Lica jest wpierona. Musiałem przestawić sobie troszeczkę rollgas i pompkę hamulcową, jak i klamkę od sprzęgła troszeczkę też przesunąć do boku, żeby było w zapasie te miejsca, jakby czasami się odkształcił plastik, żeby nie w lesie mi się nie zablokowało. Do handbarów miałem takie nakładki. Tak jak wiesz, ogólnie one poszerzają całe handbary. Nie wiem ile je będę miał. Na pewno je zgubię po pewnym czasie, ale na chwilę obecną na razie są. No, z montażem nie ma żadnych problemów, nie? Jeszcze tylko przyszło mi zabezpieczyć od spodu te śruby. Tutaj muszę jeszcze je tylko zabezpieczyć, no i będzie gotowe. Już wszystko, nie? No, nie najgorzej wygląda, nie? Jeszcze były inne kolory, opcje. Myślałem, że białe będą, bo białe ma plastik, jak na pewno mi z czasem zejdą, okleina zejdzie. To będzie w miarę wyglądać do białego, nie? Okleinę też sobie myślę, kiedy taką tą z MRF-a tą białą założyć, nie? Biało-czarną. Wtedy będzie pasować do tego, nie? Zobaczymy. Najważniejsze, że one będą robić robotę. Teraz dużo klamki się nie będę bał. O pokrzywy i o to wszystko. O pokrzywy, gałązki. Żeby mi, bo czasami jest tak właśnie, że się jedzie przez las i po prostu gałązka potrafi wcisnąć hamulec albo sprzęgło, nie? Jak się idzie przepad. A teraz już nie będę miał tego problemu, po prostu mogę mknąć. No. Z tyłu lampę to na razie chyba nie będę robił, bo muszę rozebrać, bo ją mam zamontowaną. Te dwie śruby są zamontowane do plastiku, a ta jest główna do montażu.
jeszcze wam pokażę od spodu, żebyście widzieli, jak to wygląda. A tu jest oryginalny montażowa śruba. Tamten plastik, tamten tak samo ma, ten drugi tak samo ma identyczny rozstaw dziur. A tu od góry, jak będziecie widzieć, są śruby. Tylko że na śruby nałożyłem jeszcze szóstkę wężyk, po prostu tak, żeby wężyk się dotykał rama, a nie śruba. I po prostu od drgań albo coś, od uderzeń, to wszystko mi ładuje o wężyk, nie? A nie o śrubę. Bardzo dobry patent, bardzo prosty. Nie myślałem nad tym praktycznie w ogóle. Po prostu patrzę, mam wężyk, cyk, nałożyłem i jest. No i ogólnie jest, zajebiście jest, nie? Spróbuję tutaj potem wymienić w środku, w tym całe to światło, wiązkę światła, i zobaczymy, jak to będzie świecić, nie? Nie wiem, czy to jeszcze dzisiaj, czy nie. Zobaczycie pewnie za parę sekund, czy zrobię, czy nie. No i jeszcze tutaj mam, nie pokazałem wam, co jest, co dostałem z tymi. Ogólnie, tamte wszystkie elementy poszły i zostały mi zestaw montażowy do większej kierownicy. Po prostu się takie coś wkłada do kierownicy, a potem do środka, do tej tulejki się wkłada to, co ja tutaj zamontowałem, nie? Po prostu taka jakby redukcja, nie? To jest tylko taka redukcja do tamtego, nie? I drugi zestaw montażowy, nie? Na 22 mm kierownicy. Ale ja użyłem plastikowy. Te są ogólnie też dłuższe, nie? Troszeczkę dalej od motoru odstaje handbar cały, nie? Ale ja użyłem tych plastikowych, bo jakby mi się przekręcało na kierownicy, nie? To nie zrysuje mi jej ani nic, a te plastikowe to by mi porysowały ogólnie. Porysowałyby mi kierownicę, by się przekręcały, nie? Ale bardzo się cieszę, że coś takiego dostałem. Bo na pewno wykorzystam to do jakiegoś projektu, jakby czasami chciał lampę zamontować albo coś, nie? Patrzcie, no. Już macie do montażu lampy nawet, nie? Montuje się, o kurde. Po prostu zamontować takie dwa klipsy, między tymi klipsami kawałek kątownika, i już możecie cały pasek LED zamontować, nie? Nie taką kwadratową, jak ja mam tu, tylko po prostu pasek LED można spokojnie tutaj wmontować, nie? Zawsze trzeba szukać plusów wszystkim, nie? Wiecie, ja nie piję, to myślę, nie? No, dobra, to ja chyba będę się brał za tą lampę z tyłu, sprawdzę, czy to w ogóle będzie pasowało, czy nie. To się widzimy za chwileczkę. No i dobra, postanowiłem przemontować lampę tą z tyłu, tą drugą. A doszedłem do wniosku, że ją przetestuję, ponieważ kostka była trochę za szeroka w środku i nie dało się tego obciąć, żeby przełożyć do mojej lampy z AC Birda. Tak się to prezentuje na MRF-ie. Trochę tak wieśniacko to odstaje, taki cycek. Mogli to zrobić bardziej wpuszczone do środka i takie w linii prostej, nie? Ale no trudno. To nie za pieniądze takie jak tamto. AC Birda było za około 150 zł kosztuje, a to zaledwie 137, nie? I jest nawet powiem wam, że jest giętki plastik, nie? Może coś z tego będzie. Ja to poprzetestuję dla was. Ewentualnie dam wam znać, kiedy na grupie, oczywiście link w opisie będzie do grupy, jakby ktoś chciał nowy dołączyć, jak to będzie się sprawować, nie? Zobaczymy. Ogon, jakby co od tamtego, jest minimalnie dłuższy, nie? Minimalnie jest dłuższy, ale za to krawędziami jest tak zwężony. No ogólnie wychodzi na to samo, nie? Tylko taki szpiczasty. No, sprawdzałem, lampa działa, ale akumulator mam rozładowany. Muszę kupić żelowy jakiś, bo z tego, w tym już nie mam praktycznie elektrolitu. Nie mam elektrolitu, jest w granicach tylko 6V na baterii, a to z tyłu się włącza. Włączają się dopiero przy około 8, nie? Jak jest 8V, to dopiero się one zaczynają włączać. I światła z tyłu. A przednia choćby nawet miała być już padnąć, to będzie świecić, nie? Ale tak czy inaczej muszę żelowy kupić, no i z przodu będę zmieniał lampę przednią. Bo jechaliśmy ostatnio w nocy, no i troszeczkę za małe światło było. Tylko że też to cygani trochę, bo miałem ledwie 6V na akumulatorze, nie? Nie mogę bardziej go doładować, bo nie mam elektrolitu, a nie chcę mi się dolewać ani nic już do tamtego akumulatora. Już wolę sobie żelowy kupić, tak czy inaczej, nie? No i
No i będę zmieniał, znaczy z przodu lampę, bo to mam 18 W tą z przodu teraz i będę zmieniał na 40 W z przodu lampę. Tak, jak już będę miał żelowy akumulator, to wtedy dopiero zmienię na tą 40 W. Teraz się za niedługo zacznie znowu zima, no i trzeba będzie zaopatrzyć się w światło, bo to będzie koło trzeciej już będzie się zaczynało ciemno robić, nie? No i tak to właśnie jest. Klocki sprawdzałem, klocki praktycznie w ogóle się nie starły, dosłownie minimalnie. Tamte co bym miał, te pierwsze co miałem, nie? Jakbym miał takie same nowe, to już dawno bym je starł na pewno. Ze dwa razy bym klocki już wymienił. No bo ja strasznie dużo hamuję, no i jeździmy enduro, co wiadomo, nie? Z górki albo coś. Co chwilę pod górkę, z górki, no i hamuje się, hamuje się, hamuje się, no. I ze dwie pary już bym pewnie wymienił tych klocków, nie? A tutaj dopiero się minimalnie starły. Proxowskie klocki, nie? Z tyłu na razie sobie kupię zwykłe. Pit Bike Rider pojechał szukać takich klocków. No i będziemy sobie zmieniać na razie z tyłu takie normalne. A w przyszłości będziemy też proxowskie do tyłu ładować klocki. No bo to już lepiej doładować więcej i na dłuższy okres czasu, żeby były z tyłu te klocki uczciwe. No i tak dopiero. Na razie nie mam klocków w ogóle. Niestety, no nie mam klocków, nie mam jednej szpilki, bo Pit Bike Rider mi wziął. Bo u niego się szpilka jedna zepsuła. No zerwał się po prostu gwint na szpilce, no nie gwint, no frez. Na imbusa, nie? No się zerwał, no i musiał tę szpilkę wymienić, kupić nową, nie? A jakby co, daje takie informacje, jakby ktoś już chciał. Szpilka tak samo się mu zepsuła, ta co przechodzi przez klocek. Spokojnie podchodzą od Lącina 125, te co w zacisku tylnym jest, nie? Identyczne są i podchodzą takie same szpilki, nie? To tam nie ma z tym problemu. No. Dobra, to ja się będę z wami żegnał. No i co, no i tyle, nie? MRF-a jeszcze, znaczy TTR-kę muszę jeszcze wprowadzić. Tam stoi. Ładnie, umyta. Czyściutka. No. Co Sky, he? Jesteś na filmiku. Zdziwiony pies. No i co? No i... No, w nolku, no. No i tyle, nie? To ja się z wami żegnam. Do następnego odcinku. Na razie, trzymajcie się. Hej.